Witajcie. Tutaj w tych izolacjach mam próbóweczki z królowymi Lasio Snigger, które udało mi się złapać kilkanaście dni temu. I wczoraj wieczorem znalazłem gniazdo pod kamieniem Lasio Snigger wraz z poczwarkami. Odłowiłem większą ilość. No i podzieliłem sobie po 40 sztuk. I do każdej z tych 7 próbóweczek do królowej dołożyłem poczwarki. Wczoraj wieczorem, czyli minęło jakieś 26, może 27 godzin. No i zobaczymy, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Za chwilę to przełożę gdzieś tutaj na bok i będę po kolei wyciągał próbówki z osłonek i zobaczymy, co w środku. Oj, tu chwycimy. Właśnie. Królowa przyniosła poczwarki tutaj bliżej waty i w głębi za królową widzimy pierwszą z robotnic. Królowa zniosła już tam jajka, widać je tutaj na pierwszym planie na próbówce, teraz tutaj na dnie próbeczki. Odkładamy pierwszą próbówkę, bierzemy kolejną, wyciągamy z osłonki i zobaczmy, co my tutaj mamy. Królowa i zobaczcie, tu mamy robotnicę. Królowa otworzyła kokon, czyli adopcja udana. Oczywiście za chwilę wszystkie mrówki nakarmimy, to świeżo wypłukę, żeby już karmiły naszą królową. Mamy następną próbówkę. Zobaczcie, również mamy robotnicę, tutaj bliżej waty. To jest trzecia kolonia nasza. Tu mamy czwartą kolonię. Widzicie tutaj w centralnym miejscu, na górnym prawym rogu kokonów, mamy świeżo wyklutą robotnicę. Jeszcze jasna, taka jasno-brązowa albo ciemno-żółta. Jeszcze się w pełni nie wybarwiła, ale ją również nakarmimy. Odkładamy. Bierzemy kolejną naszą kolonię. Tutaj niestety jeszcze się nie wykluło nic. Tu mamy następną. Zrobimy tylko zbliżenie. Złapiemy ostrość. Zobaczcie. Jedna, no nie łapie dobrze ostrości, rozmywa. Po prawej stronie w cieniu waty mamy jedną, drugą, na górze trzecią robotnicę. Czyli super, jesteśmy bardzo zadowoleni. No i bierzemy ostatnią, siódmą próbówkę. No i zobaczmy, co tutaj w środku będzie widać. Duży pakiet jaj. Nie widzę żadnej robotnicy, ale jest. Może inaczej ustawimy pod kątem. O, przerzucimy troszeczkę ten cały majdan. I mamy robotnicę między królową a watą, czyli na 7 przygotowanych tutaj kolonii w 6 wykluły nam się robotnice. No i oczywiście zaraz je nakarmimy. Za kilka dni postaram wam się pokazać, jak sytuacja się rozwija w poszczególnych próbówkach, w poszczególnych koloniach. A póki co, trzymajcie się, cześć.